Ahoj, wilki morskie, z tej strony Marvolo, a to jest Silent Hunter 4, witajcie moi drodzy. Dobra, słuchajcie, cóż tutaj ostatnio działaliśmy? Mianowicie... Dobra, my tu sobie płyniemy cały czas. Ponieważ za każdym razem, kiedy wczytam grę, to niestety nasz okręt się zatrzymuje automatycznie. Dobrze, ostatnio odwiedziliśmy Saipan. Saipan umiejscowiony tutaj, w tym miejscu. Mniej więcej jest to niemalże środek Pacyfiku. No i obecnie kierujemy się w stronę sektora, który mamy patrolować. No i zobaczymy. Możliwe, że uda nam się po wykonaniu tego zadania, możliwe, że udamy się do Zatoki Tokijskiej, aby tam poszukać jakichś ciekawych okrętów wroga. Dobra, na razie znajdujemy się pod wodą i popłyniemy tutaj aż do wieczora właśnie. Dobrze, wynurzmy się, peryskop w dół, płyniemy. Moi drodzy, okej, oczywiście cały czas ten sektor jest tutaj patrolowany przez japońskie lotnictwo, które najchętniej by nas tutaj dorwało. Ale nie ze mną te numery. Okej. Wynurzyliśmy się. No i czas przyspieszyć. Czas przyspieszyć czas. Jednak kompresja czasu w tej grze jest bardzo, bardzo przydatna. Okej, akumulatory naładowane. Wszystko bardzo ładnie. Znajdujemy się obecnie na Morzu Filipińskim. Mamy kontakt. Statek handlowy. Mały statek handlowy. Z tego co widzę, nie jest uzbrojony, a więc moglibyśmy go zatopić z działa i chyba to właśnie uczynimy. Dobra, przyspieszyć. Cała naprzód. Nawet nie cała, nawet powyżej całej. Ponad cała naprzód. Tak się dokładnie nazywa. Ten bieg. Dobra. Przyspieszmy troszkę, żeby szybciej skręcić. Dobra, ster 0. Dobra, idzie, płynie ten statek. Ten statek płynie troszeczkę bardziej w prawo. Tak jest, troszkę skorygujmy jeszcze nasz kurs. Dobra, mamy go. Chyba tam jest. Zobaczymy sobie, jak to wygląda. Coś tam się dymi. Dobra, zajrzyjmy przez to. Dobra, mamy go. Zaznaczyć jako cel. Odległość 7000 metrów. Płynie wprost na nas. Myślę, że możemy zwolnić. Tak jest. Korekta kursu. Dobra. Zaczął zygzakować. Tak, trzymać. Działo jest obsadzone? Nie, nie jest. Wezwać obsadę działa. Myślę, że pozwolimy im troszeczkę postrzelać. Tutaj ten koleś. Żeby chłopaki troszeczkę doświadczenia nabrali. Chociaż zobaczymy, dobra. Gdzie jesteś? Przed nami. Jaka odległość, moi drodzy, do celu? Dobra, 4 kilosy. Bardzo mocno się zbliżamy do niego. Zobaczymy.
Dostał, ładnie. Dobra, przerzućmy się na pociski burzące. Przeciwpancerny raczej nie musimy używać. Dostał. Bang. Ognia. Dostał. Tak jest, nie zwiejesz nam. Muszę wykorzystywać każdą okazję do zatopienia, do strzelania jakiegoś statku z działa, ponieważ Japończycy zaczęli wyposażać swoje statki w działa, co za niedługo nam całkowicie uniemożliwi korzystanie z działa pokładowego. Co nie będzie zbyt miłe. Ładnie dostajesz, koleś. Coś tam mu się posypało. Dobrze. Dzwonimy. Zapalił się. Dobra, zniszczony. Ładnie. Naprawdę ładnie eksplodował. Niezłe wyrwy po naszych pociskach. Dobrze. W takim razie powrócić na wyznaczony kurs, przyspieszyć. No i bardzo ładnie. To nie i to szybko. Tak jest. No, mieliśmy szczęście, że udało nam się go dorwać. No, samotnie płynące statki są łatwym celem. Okej. Okay. Możemy zluzować ekipę. Zdziała. Jak to sytuacja? Wszyscy zdrowi. Bardzo ładnie. Dobra, a więc płyńmy. Dalej. Na szczęście udało się nam zachować torpedy. Niezwykle cenne. Nastała noc. No i pięknie. Jestem ciekaw, czy jeszcze coś ciekawego napotkamy. Co my tu mamy? Grupę uderzeniową. Tak. No, Japończycy tutaj szaleją. Ze swoimi okrętami. Mamy namiar. Statek handlowy. Statek pasażerski, ale nie jest sam. Ale knuj nie jest sam. Zobaczmy tylko, czy jest uzbrojony. Nie, nie jest, ale tam z przodu chyba płynie niszczyciel. No więc to mi się troszeczkę nie podoba, ale cóż. Nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował. Dobra, bierzemy się za nich. Dobra, ster zero. I pędzimy. To jest okręt wojenny. I to jest ewidentnie niszczyciel. Long range.
Contact. Warship. Closing. Dobra, zanurzyć się. Czekajcie, tutaj są dwa niszczyciele. Jeden, drugi i ten. Dobra, nie zmniejszać prędkości. Podnieść peryskop. Chyba jeszcze nawet ich nie widzimy. Jest. Okej, mam cię. Tak jest. On robi 8 węzłów. Musimy przyspieszyć. Bo nam zwieje. Zjedźmy w lewo, przepraszam. Albo dobra. Wyzerować ster. Zobaczymy, jak się sytuacja nam tutaj rozwinie. Tak jest, zbliżam się do typa. Cały czas. Dobra, musimy troszeczkę skręcić. Dobra, ster 0. Mamy idealną pozycję do zaatakowania go. Myślę, że z dwie torpedy mu poślemy. Ale musimy się jeszcze zbliżyć. Myślę, że będziemy odpalać z niecałych 3 km. A więc jeszcze. Jak tam niszczyciele? Płyną, niczego się nie spodziewając. Troszkę wy... Troszkę jeszcze skręćmy. Dobra, ster 0. Jeszcze. Ale nie kupcie celu. Bardzo was o to proszę. Chodź tu. Musimy jeszcze podejść. Dobra, troszkę skręcić. Cały czas się zbliżam do typa. Chociaż wiecie co? Dobra. Troszkę skręćmy. Chyba ominęliśmy idealny moment do wystrzelenia torpedy. Otwieram pokrywy wyrzutni. Kiedy będzie idealny moment do wystrzelenia torpedy? Otwórzmy też trójkę. Najwyżej 3 torpedy poślę. Ster 0. Tak jest. Strasznie wzburzone morze. Dobra, 3 torpedy poszły. Tak jest. 3 torpedy poszły. Torpedo in the water. Yes, sir. Torpedo in the water. Yes, sir.
To jest. Zwolnić. Cisza na okręcie. No, w sumie to. Spokojnie. Liczę na to, że Gnuidos... Fuck. Zmienił kurs. Mhm, namierzyli mnie. Oj, to nie fajnie. To bardzo nie fajnie. Dobra, schodzimy. Zanurzyć się. Torpedy miną cel. Niestety, torpedy poszły w pizdu. A my mamy problem teraz z niszczycielem. Z niszczycielami. Ale zdążyłem już zejść bardzo głęboko, na 90 metrów. Musieli mnie usłyszeć. Cholery. Jest nasz okręt zanurzony. Sować peryskop. Na razie nie widzę tutaj niszczycieli, przynajmniej tutaj z dołu, bo z góry je widać dokładnie. No właśnie. No nic. Zmarnowaliśmy 3 torpedy. Ale no cóż, trudno. O, to jest duży niszczyciel. Okej. No nic, trudno. Zdarza się. Nie, musieli torpedy wypatrzeć, czy coś. Wiem, doskonale. Dobra, włączyj ten cichy bieg. Dobra, dobra. Wynurzyć się. Tak jest, dobra. No i zobaczymy. Płyniemy dalej. Jak tam z torpedami? No niestety zostaje nam 8 torped nam zostało. Prawda, można jeszcze tym coś pokombinować, ale... Najpierw zajmijmy się wykonaniem tego zadania. Strasznie dużo japońskich konwojów i grup uderzeniowych. Zanurzamy się, samolot. Tu sobie wysuniemy peryskop. Dobra, jest już wieczór, tak więc spoko. Chwilkę popłyniemy pod wodą. A potem się zobaczy. Dobra. Wynurzenie. Przyspieszyć. Jest spory ruch na tym akwenie. Całkiem możliwe, że coś napotkamy. Mamy kontakt z niszczycielem. No, na to, że to samotny niszczyciel. Jednakże wolałbym z nim nie mieć do czynienia. Płyniemy dalej. Płynie prosto na nas. Zanurzenie peryskopowe. Wysunąć peryskop wachtowy.
opłynął sobie. Nawet nas nie zauważając. Wynurzenie naprzód. A, tu można też używać peryskopu wachtowego. Bardzo miło. Dobra. Ale ciemno. Nic nie widać. Też chyba go schowałem. No tak, bo się wynurzamy. Sorry. Dobra. A więc pędzimy dalej. Nic tu nie ma, no. Całkiem spokojnie. Pomalutku. Namiar. Niszczyciel. Niszczyciel. Słuchajcie, peryskopowa. Unikamy niszczycieli. Jest. Zanurzamy się. Troszkę się wagują. Widzę stery głębokości, które się nie rozkładają po pewnym czasie. Ale cóż, to się zdarza. Niewielki błąd. O, samoloty. Mimo, że jest 23. Wynurzmy się, przyspieszmy. Sować peryskop. Bardzo dobrze, że można używać obydwu peryskopów, ponieważ czasem główny zostaje uszkodzony i zostaje nam tylko wachtowy. A peryskop nie zawsze... Znaczy, peryskop jest bardzo delikatny i czasami może się nie dać go naprawić. I wymaga na przykład wymiany w porcie. Na szczęście wówczas możemy używać drugiego. Pędźmy, pędźmy, moi drodzy. Nie wiem, czy słyszeliście o przypadku. Kiedyś, podczas II wojny światowej, kiedy jeden z niemieckich ubotów zaatakował tutaj amerykański, nie, przepraszam, była brytyjski był statek pasażerski, zresztą nieważne czyj on był, ważne, że znajdował się na wodach, które Niemcy wyznaczyli jako obszar nieograniczonej wojny podwodnej. To jest obszar, który jest wyznaczany. Informuje się wówczas każdy statek, który chce wpłynąć na ten obszar, że może zostać zaatakowany bez jakiegokolwiek ostrzeżenia przez okręt podwodny. No i właśnie jeden ze statków pasażerskich wpłynął na ten obszar podczas wojny. Dobra, zanurzmy się. No i został zatopiony przez jeden z ubotów. Kapitan tego ubota, gdy zorientował się, że zatopił statek pasażerski z cywilami na pokładzie, podjął decyzję o wynurzeniu okrętu podwodnego i przyjęciu na pokład największej liczby rozbitków, jaką tylko się dało. A wszystkie tratwy, wszystkie szalupy wziął na hol. Wywiesił też na kiosku swojego okrętu podwodnego białą flagę. I postanowił odstawić tych rozbitków najbliższego portu, którym był nawet port brytyjski. Pech chciał, że ten okręt podwodny został wypatrzony przez brytyjski samolot, który patrolował tamtejsze rejony. To było na zachodnim podejściu do kanału La Manche. Niestety okręt podwodny wraz ze wszystkimi rozbitkami został zatopiony. Po tym przypadku admirał Dönitz, oczywiście dowódca Kriegsmarine, wcześniej jeszcze dowódca niemieckich okrętów podwodnych, rozkazał
zabronił wykonywania tego typu praktyk wszystkim dowódcom okrętów podwodnych. No strasznie to dużo samolotów, moi drodzy. Co niekoniecznie mi się podoba. Strasznie. Tu ich dużo. Ciężko będzie tutaj patrolować. Czy patrolować? Po prostu stanę w miejscu w tym kwadracie i będę czekał, aż się zadanie zaliczy. Znaczy jest samolot za samolotem, no. Ale ich coś nie widać. W ogóle co to są za samoloty? Zera? Nie, oczywiście samoloty patrolowe. Łodzie latające. Po prostu masakra. To jest jakiś cholerny korytarz powietrzny. Japoński. Dobra, za chwilkę się zatrzymamy. I poczekamy sobie po prostu do wieczora. Czym się wynurzymy. Contact! Merchant! Closing! Bearing! Two! Long range! No, mamy tu coś. No, niestety jest to cholerstwo uzbrojone. Ale daleko. Mimo wszystko... wynurzyć się cała naprzód. Czas go zaatakować. Gdzie on płynie? Dobra, skręćmy. To jest zanurzenie. Nie, nie, prędkości nie zmieniać, prędkości nie zmieniać. Wysuwać wachtowy, wysunąć bojowy. Tak jest. I co my tu mamy? Mam cię. Dobra, przygotować wrzutnię numer 1 do odpalenia. Jak się zanurzymy, przestanie bujać. Dobra, jak tam... bardzo szybko nam schodzą akumulatory. On robi 9 węzłów. Musimy jeszcze przyspieszyć. Co jest grane, no? Dobra. Mam cię. Tak jest, płyń sobie, płyń na spokojnie. Jeszcze bliżej podpłyńmy. Dziada. Okej. Okay. Otworzyć pokrywę wyrzutni. Numer 1 i numer 4. Dwie mu poślemy, bo to jest duży frachtowiec. Poszły obydwie. Tak jest. Torpedo in the water. Torpedo in the water. Torpedki poszły. Yes, sir. Myślę, że możemy zwolnić. Yes, sir. Niestety nie mogę atakować już statków z powierzchni, bo jest to dla nas zbyt niebezpieczne. Bang! I druga też. Bardzo ładnie. I został zatopiony.
Miło. No, no, no. O, złamał się. Złamał się, złamał. Pięknie. Dobrze. Wracać na kurs. Wynurzyć się, przyspieszyć. Peryskop w dół. No i dobrze, moi drodzy. No i dobrze, moi drodzy. Myślę sobie, że tym wspaniałym widokiem tonącego japońskiego frachtowca możemy zakończyć ten odcineczek. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam Was do komentowania, jak i do oceniania tego filmu. No i oczywiście do subskrybowania mojego kanału. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Na razie. Cześć, czołem, ciao. Do następnego.